Witam, witam wszystkich, witam dzisiaj w Battlefieldzie 5. Zaczynamy opowieść. Mam ochotę sobie po prostu postrzelać. No i chyba najładniejszą grę wybrałem, jeśli chodzi o strzelanki. Czy najlepszą? Ciężko powiedzieć. Nie będę się wypowiadał. Zobaczymy. Kontynuacja Battlefield 1, który działo się w I wojnie światowej, który nawet całkiem mi się podobał. Naprawdę graficznie był super. This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government po ataku na Polskę. I have to tell you now. This country is at war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go to war. He told me that the good soldier kills without thinking of his enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. Within each of us lie the seeds of an undefined greatness. We are the fathers of our own future. That future must be chosen, nurtured, guided. It must be driven with conviction. Lest our lesser natures let it stray into shadow. Będzie 5 historii w tej grze. Pamiętacie, w pierwszej części Battlefielda, pierwszej części Battlefieldzie 1 to nie była pierwsza część. Było też to podzielone. My gramy oczywiście w 4K, widzicie jaka jest karta graficzna. Lądujemy w Norwegii. 40 rok. Historie są trochę wyciągnięte z dupy tak naprawdę. Pozmieniane, wstawieni bohaterzy do prawdziwych wydarzeń. To, że gramy kobietami na wojnie, gdzie to było marginalne. To, że dużo żołnierzy jest czarnoskórych. To wiecie, to tutaj akurat nie trzymali się ram historycznych. Każdy wie, że akurat wtedy nie za dużo było tych żołnierzy czarnoskórych. I kobiety na froncie też nie występowały. Ale grafa jest piękna po prostu w tej grze. Czekajcie chwilkę jeszcze, zrobię tylko jedną malutką rzecz. Chyba audio nie ustawiłem, tak, nie ściszyłem audio, przepraszam was bardzo. Wiem, że mnie słyszeliście przez to. Już wracam. I strzelamy. Och, dostał. Z drugim. O kurde. Ten nie żyje też. Ściągamy ich trochę czapeczki z głowy. Dobra, idziemy dalej. Jak widzicie, moja karta podczas nagrywania nie wyciąga stałych 60 klatek. Ale to akurat nie przeszkadza tutaj w ogóle. Gra jest na to piękna. O kurde, ale się wpakowałem. Niemcy krzyczą po niemiecku. Z jednej strony słabo być Niemcem teraz, bo przegraliśmy wojnę, to zawsze Amerykanie wygrywają, prawda? I wszyscy żołnierze mówią po angielsku. A przeciwnicy zawsze po niemiecku. O kurde, ale mi dawaju.
O, dostali. Dostali czegoś. Chyba granatem jakimś. Nie no, gra wygląda bardzo ładnie. Widać to jakoś, szczególnie jeszcze gramy w 4K. Gra idzie na maksa oczywiście. O kurde, czołg. Czołg. Dobra. Nie żyjemy. We fought everywhere. In every condition though. Using weapons we had never dreamed of. But death is death, no matter where you are. Potrzebujemy 8 gigabą, żeby grać w tą gierkę. Widzicie, procesor podczas kampanii nieco przyjęty zbyt mocno. No, jedziemy Niemcem. Graficznie nie ma jakichś dużych różnic, jeśli chodzi o w Battlefielda 1, który wyszedł w tamtym roku i... Bo zapanczony, nie mam tam szans żadnych. Wiecie. O kurde. Troszkę mi się słabo wjechało. Idziemy tygrysem. Tygrys w 40 roku nie występował jeszcze na frontach. Ale to wiecie, ta gra jest luźna, związana z II wojną światową. Ma tylko opowiedzieć jakąś tam historię. Ta historia tak naprawdę jest dewzięta. Dobra, chyba Shermana rozwalimy zaraz. Tak to były amerykańskie czołgi Shermany. Były dużo zwrotniejsze od tygrysów. Tygrys miał naprawdę tylko słaby jeden punkt, pancerz z tyłu. Nie widzę w ogóle, jak to do mnie strzela. O kurde. Ale mi przypierdzieli chyba za dużo i za szybko jechałem. Yours, theirs, it didn't matter. This war would prove that from ocean bed to mountain top, the greatest killing machine is man. Attention, ils arrivent. O, będziemy teraz snajperkiem. Widzicie? Dobra. No bo Francuzi, w Tunezji to oczywiście Francuzi. Dobra. O kurde, o nie, no tak nie mieliśmy żadnych szans. Messerschmitt nas po prostu przejechał. Teraz lecimy samolotem, to jest taki prolog jakby. Dobra, ciśniemy. To pamiętam, że najwięcej... Dobra. Dobrze.
Lecimy samolotem. Na padzie się trochę lepiej gra, jeśli chodzi o samolot. Och. Będzie starcie. O, to wiem, Hamburg był strasznie zmasakrowany podczas wojny. Dobra, nie w tą stronę. Może kogoś zestrzelę chociaż. Dobra, dostał. No to długo nie polatałem. Ale się ciężko lata, naprawdę. O Jezus, gdzie oni są? Dobra, mamy ich. O, ale mi przypierdzielił, ze mną latał jakiś gościu. Czuję się jak w ile? Dobra, lądujemy w Holandii. Tam jest trawa za darmo, więc będzie można sobie zapalić od Spitfire'ka. Trzeba przyznać jedną rzecz, jeśli chodzi o jakość graficzną, to jest po prostu jakaś masakra. Kurde. Och. Dobra, przejeźdź tym czołgiem. Kurde, mi tego brakowało, żeby to postrzelać sobie. Czyli wiecie, to nie jest jakaś tam najwyższa gra, najlepsza. Ale dla mnie to właśnie zawsze... Ok. Co to było? Co ja bym nie zrobił i tak bym tu zginął? Powiem wam, że ostatnią gierką, która mi tak sprawiła dużo radości, jeśli chodzi o granie i strzelanie, to był Sniper. Czwórka. Też na moim kanale. Naprawdę polecam każdemu. Muszę zrobić kolejne części. Mam oczywiście dwie inne. Grałem troszeczkę, ale nie zagrałem. Jak widzicie, nie ma już...
nie ma dubbingu polskiego już, jak w poprzedniej części. Until you've pulled the trigger on an enemy, you're not ready for war. No i musieliśmy zginąć, no. Musieliśmy zginąć. To nie było takiej możliwości. To jest tak jakby wprowadzenie, prolog. I trochę, jakby to powiedzieć, bez historii, tak samo jak pierwsza część. Brakuje mi takiej prowadzonej historii z tą grafiką. Z wszystkim ładnym. Właśnie gry z II wojny światowej. Znacznie lepszy był, jeśli chodzi o historię, Wolfenstein. Trochę głupkowata, wymyślona, ale lepsza, ale graficznie słabszy. Filmiki są w 30 klatkach, jak widzicie, opuszczone. Ale jak to mówią, ta gra jest dla multi. Gramy teraz, bo wyszła ostatnia jakby to misja fabularna do tej gierki, więc zrobimy to jednym zamachem je wszystko w 4K. Wiecie, ostatnio staram się grać w 4K, wszystkie gry. Mam taki monitor, albo raczej telewizor 55 cali. 17. Nie mam jakichś tam super warunków do grania, ale gra się zajebiście. 4K naprawdę robi duże, duże wrażenie. Szczególnie jak ma się dobry monitor albo dobry cal. No wiem, że to jest tylko 60 klatek i w 144, nawet przy 2K pewnie to lepiej się fajnie gra, ale ja gram tylko sobie rekreacyjnie. Może kiedyś jakiś siurny monitor taki lepszy. Dobra. Pod flagą niczyją. Tak, to wprowadzenie było. Aha, czyli to wprowadzenie to było wszystko, co można było, więc zaczynamy tak naprawdę pierwszą. Łatwy był za łatwy, gramy na średnim. Ruszamy. Londyn, Anglia. Więźniowie tutaj są? A, już wiem, bo czytałem tutaj troszkę o tych misjach. Tutaj będziemy grać więźniem, który miał coś tam zrobić. Nie pamiętam już teraz dokładnie co. Sorki. Ale tak naprawdę to jest w ogóle wymyślona akcja, mówiłem, że to są zmyślone sytuacje, żeby było ciekawiej. Oh, yes you did. Because you're Billy Bridger.
You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm Arthur fucking Bridger. Give me the fucking money. Now that's your dad, isn't it? So how comes he didn't get sent down with you then? Started all them troubles from young. Oh yeah. I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's got to be better than being in there. We'll be fine. What sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? Chyba wolałby siedzieć w tym więzieniu. Naprawdę. Do you like the fucking seaside? Teams of two, move! I'm sick! I'm chugging me guts up over here! Oh. And you're just strolling off! Oh, Bridge, you're liven yourself up, come on. There's a lovely little ice cream shop down there and I'm treating you to a cornet. Rożka. Lodziarnia. No szkoda, że te filmy w kinach kręcili w 60 klatkach. Nie wiem czemu tak robią. Pod konsolę to wszystko robią. Give me a sec, will ya? I can barely move without spilling over. What do you want me to do? Ruszamy, nie mogę biec. Cię skręciłem trochę procesa na 4,5, z 4,6. W 4K, jeśli gram, gdy gram, nie jest to potrzebne tak w duży zegar. Lepszą temperaturę trzyma. A mogę dość dużo obniżyć napięcie. Stwierdziłem, że nie ma sensu go przemęczać. Troszkę im posłuży. Myślałem o tym, żeby zmienić jakiś sześciordzeniowy, ale... Ale w tym momencie cena jest po prostu jakaś z kosmosu. A ten procesor spokojnie wystarczy do ogrania w każdą gierkę. Nie licząc asasinów. Wiem, Assassina też miałem zrobić. Ale nawet nie mam kiedy, chłopaki, naprawdę. Może jak Wiedźmina skończę, to zacznę jakiegoś Assassina. Z? Leżenie. Have you been here before? Do you know where we're going? Oh yeah, I come here all the time. I bring the missus along sometimes. So that's a no then, is it? You don't know where we're going. Listen, this job requires a certain amount of think on your feet. Do you understand? Right. Yeah. Right. Idziemy na maksa w tą gierkę. Pamiętajcie, że nagrywam, więc klatki spadają tak. Mniej więcej też spadają, nawet gdy przetestowałem troszeczkę tą gierkę. Got some jerrys over here. See some barrels over there. Yeah, I don't want to get too near them if things get interesting. Looks like lots of rubbish. Maybe an alarm. Yeah, probably a radio too. Now it's going to be best to watch out for both because we nie sobie pogadają. Dobra, możemy lecieć? Czy nie możemy? Maybe an airstrip off in the distance. The hangar there is most likely secured. So once you're down there, pull your finger out your ass and find a way inside. Jak tu się nachodzi?
Coś nam się zapisało. Pewnie możemy ruszyć. Tak. Are you sure about these bombs of yours? These safe pack of specials? They'll blow this place to pieces, mate. Don't you worry. What if I get caught though? You're just gonna piss off and leave me, yeah? Get all the glory yourself. Glory? There ain't no fucking glory, son. Now listen to me, carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there. And you are gonna put yours on them there. Yeah, right, Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to waste, son. Down you go. Easy, easy. Whoa, whoa, whoa! Wymagania też do poprzedniej części się zwiększyły. Fuck this for dying soldiers. Jak wiecie, jeśli chodzi o jakość graficzną, to nie polepszyła się. Tak, są to samo. To jakby był Battlefield 1, tylko z nowym tym przestawiony na drugą światową. Tak powiedzieliśmy, powiedziane tutaj jest, że dużo skradanki jest w tej gierce. Poczytałem trochę o tej gierce, zanim to zacząłem. Na szczęście ceny dość mocno zeszło, bo tak to było szkoda pieniędzy. O, dobra, to już nie podkładamy bomby. Ale ja tu muszę postrzelać sobie, to nie jest skradanka. To nie jest skradanka, panowie. Żebym ja tutaj czekał na różne rzeczy. Wiecie, co mi chodzi. Ja tu nie będę się skradał. Ja nie gram w tą grę, żeby się skradać. Może wezmę sobie niemiecką pepiczkę. Spróbujemy z niemiecką pepiczką. Mam tamtą stronę się dostać. Spróbujemy tędy. Jaki celownik, kurde, na pewno w II wojnie światowej takiej nie było. Niemiec zabity z niemieckiej broni. Wiem, że oni takie celowniki można było niektóre dostać już w tamtych czasach, ale niestety na pewno laserowego celownika to nie było. A wszystkie celowniki, które są dobrane do tej gierki, też czytałem, że większość z nich w ogóle było niedostępnych tak ogólnie, tylko to były celowniki możliwe do dostania na świecie. Wiecie, co chodzi. Może coś się znajdowało, już jakieś było prototypem wymyślone, ale nikt z żołnierzy tego nie miał. Może kilku na świecie. I to wszystko. Tylko atak na Monte Cassino. Czekajcie, bo tutaj mnie dość mocno, tutaj gdzieś ktoś atakuje. O, widzę. Ach. Dostał. Odpowiednią. Czapkę. Ten też dostał w czapeczkę. No słabo trochę, powiem wam, że jeśli chodzi o strzelanie w tej misji. Dobra, działa na Warone. Wiecie, działa na Warone, jeśli ktoś oglądał film, na pewno bardzo słynny film wojenny. To też jest wszystko wymyślone.
Nie było takiej w ogóle akcji, nie było takich w ogóle... Gdzie teraz mam iść? Dobra, pójdziemy tędy. No, chyba tędy nie zejdziemy. To jest droga, więc pójdziemy drogą. Mam samolotu tu wysadzić. Cholera. To śmiesznie zrobione. Jak się zwartownie w ogóle. Panowie, w ogóle całość, ten koleś dostał tyle kulek. O kurde! Spadamy, 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 no bez przesady, no. Dobra, gdzie tu jest ktoś? Kto mnie tutaj próbuje strzelać? Spadam na tej... Tego pudełeczka spadamy. Dalej nie widzę, kto mnie strzela, nie? Dobra. Dobra, zgniemy tutaj, na pewno zgniemy. Dobra, nie mieliśmy już czego strzelać, więc było ciężko tutaj nie przeżyć, znaczy przeżyć. Chłopak 20 lat. Dobra, ruszamy jeszcze raz tutaj. Tą drogą. Trochę złoś spitaliłem. Nie, można zabijać po cichu, ale po co kurwa grać tu po cichu? To jest gra. To ma cieszyć. To ma zabijać. O, czterech jest, o kurde. Każdy normalny gry by mi rozwalił, ale. Dobra, polecimy tędy. Oni mnie tu nie znajdą, nie. Nie mają najmniejszych szans. Czekajcie, granat, 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 dobra, uciekliśmy. Kto mnie tutaj napadł z tym granatem? O, to nie... Oj. Aż mi namiot rozwaliło. Widzę się, Stefan. Powiem wam, że daleko rzucają granatami. O nie, znowu mi się naboje skończyły, oni do mnie walą. Walą do mnie jak do kaczki. Musimy znaleźć jakiś karabin. Dobra, spróbujmy tędy. Dobra, tu mamy jakieś magazynki. Dobra, weźmiemy ten karabinek.
Teraz. Nie ma tak dużo naboi jak zawsze w tych gierkach jest. O Boże, to jest kolejny celownik. O kurde! Dobra, spadamy. To miało być całkiem inaczej, ale widzicie, skoro ja tutaj walczę na... Żyje. Dobra, spadamy. Za ciężarówkę spróbujemy. Kurde, no. O nie. To zaraz zginę. Zaraz zginę, bo ja mam, że wcale tak łatwo nie idzie, jak mi się wydawało, że będzie. Dobra, spadamy jeszcze raz. Gdzie lornetkę wziąłeś, kretynie, no? Dobra, zaraz rozwalimy was. Tu gościu, gdzie ty byłeś? Gdzie chciałeś strzelać? Gdzie oni są teraz? Jak ja dorwałem coś mocniejszego. Powiem wam, że przeładowanie w tej broni to jest po prostu niesamowite. Nie mogę ich znaleźć, niestety. Powinien zrobić jakiś rozpierdziel tutaj. Dobra, spadamy stąd. Ja miałem to rozwalić. Sorry. A wiem, że to poszedłem nie w tę stronę. Nie, tylko nie miałem zwalić. Czekajcie, pójdziemy się w górę. Tam był jakiś snajper, który mnie dość mocno dopadł wcześniej. Sprawdzę, czy jeszcze żyje. Się nie żyje. Dobra.
uciekli na mnie. Widzicie? Niemieccy żołnierze zrezygnowali. Kurde, no nie! Ale mnie dopadł! Ale przynajmniej jakaś zabawa jest. Nie, no tak daleko mnie cofnęło, to po prostu jakieś chamstwo jest. Zobaczymy, jak to działa. Zobaczymy, to działa i wystrzelamy ich. Wiemy, to niedługo nie przeżyją tutaj, a my musimy iść dalej. Poszliśmy z lewej strony, raczej z prawej strony, teraz pójdziemy z lewej. Powiem ci, kurde, odporny gościu był strasznie. O kurde, no ten z tym... Dobra, bierzemy tam naboje, bo... Wcześniej przegrywaliśmy dość mocno przez bez naboi. Nie chcę w ogień wejść. Jak widzicie, to nam nic nie zrobiło. Przedostać hangaru, dobra. To akurat było proste. No myśliłem się, że będzie jakieś boczne wejście, które pozwoli nam się dostać. Well, looks like someone left the window open. That's what we're looking for. Nation's not gonna believe the blast from this beauty. Time to get out of here. Dobra, musimy stąd spadać teraz. Którym da się da wyjść teraz? Dobra pytanie. O. Tutaj jest wyjście. Here is that!
O kurde, ta gra zawsze była widowiskowa, ale niestety... Nic więcej. Przynajmniej od paru części. Jesus Christ, Bridget, did you plant your bombs or not? Wait for it. I'm telling you now, these special explosives of yours, they better be really fucking special. Wait for it. Bridget. Any second now. Oh, sweet Jesus. Sweet Jesus. Here we are, up Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert. Can I just say no, it? No, you can't. What the fucking hell was that? I've occasionally teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light breeze, a speck of rain, or a tiny, teeny bird perched on that wing would have done more damage. Musimy rozwalić już ten samolot. Tylko ciekawe jak. Z czego będziemy tu strzelać teraz? Dobra, mamy działo, dobra. Może to działo, nie, to jest przyrodnicze jedno. Tam coś mamy. Dobra, dwóch poszło. Mam mało życia, niestety. Scheiße, scheiße. Szli? Tak, tutaj mamy. Czekajcie. Karabinek. Yes! O, mam siedla. Musimy spadać. Got him! Widzicie? Tam mamy działo, więc do niego trzeba się dostać. Znaczy, albo drugie. A pójdziemy na tego na wyżej. Dobra, wejdziemy na to jednak. No to próbujemy. O kurde, chyba mi przypierdolili. Chyba mi przypierdolili tutaj. Dobra, wiem, spróbujemy z tego. Dobra. Szybciutko. Zaczynamy. To działa. Ojeju. Dobra, nie dobiegłem. Nie dobiegłem. Jeszcze raz. Jeszcze raz. W końcu sobie postrzelamy trochę. W końcu naprawdę sobie postrzelamy. Jak ja dawno brakowało mi tego strzelania. Kurczę, to było chamstwo zrobienie Call of Duty tylko sieciówki. No nie chodzi o to, że ona była słaba, bo była zawsze słaba. Ale tam było takie rozpierdalanko, że to po prostu było piękne, no. Można było narzekać na tą gierkę, no ale...
już nie narzekam po prostu, bo nie mam co grać teraz. Nie mam rady w co grać. No, szybko tutaj. Zanim mnie zabiją. Dostali. Dobra. Jakoś poszło. Jakoś poszło. W sumie tam była trudna. Trzeba było się nauczyć po prostu tylko strzelać. Gra oczywiście jak zawsze się przecina. Na filmikach. Call of Duty się najlepiej przecina na filmikach. Nobody, not getting shot at you. You come along. This is your fucking fault. Listen to me. You took the fucking deal. You want to start paying it off your end? Then you need to fucking liven yourself up, boy. Do you understand me? Halt! Miss Idea! Dobra. Już go załatwili. Bagażniku go wiozą. Szkoda, że w tej grze są lepsze filmy niż akcja. No ale co zrobić? Zrobią Battlefielda kolejnego szóstkę bez tylko sieciówkę i będziemy płakać. Płakać za częściami. Bad Company. Dwójka mi się najbardziej podobała. To była giera. To im wyszło wtedy. On my own then. Three places to go. Need to knock out all the supplies here. Might have what I'll make. Teraz musimy zrobić sami misję. Those are the radar stations that need to be disabled. Ale panowie, ja tu będę kończył ten odcineczek i widzimy się w kolejnym. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, hej!